dniu dzisiejszym mają Państwo spotkanie z nową panią premier jako klub Platformy Obywatelskiej w Sejmie. Tak, dzisiaj spotykamy się z panią premier. Jadę z wielką ciekawością, żeby posłuchać tego, jakie są zamierzenia, co będziemy robić w przyszłości i w jaki sposób będzie dalej kontynuowane to, co do tej pory było robione. Myślę, że to ważne dzisiaj jest spotkanie i być na nim trzeba. Jak pan zapatruje się na ten nowy rząd, bo jest dużo tutaj krytycznych, pozytywnych, a pan osobiście, jak pan to odczuwa, czy to będzie to nowe otwarcie, na które no chyba tak można wywnioskować z tych różnych komentarzy, wszyscy czekają? Jak się nie uda, to Platforma ma przegrane wybory. To jest bardzo ważne otwarcie dla Platformy Obywatelskiej. Niech pan zobaczy, wystarczył sukces premiera Tuska, żeby Platforma uzyskała w sondażach kilka punktów i o kilka punktów wyprzedza dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. No to tylko w jednym z sondaży. No, w jednym, ale jednak się pokazało. Więc myślę, że to, co w tej chwili przez ten rok będzie do tej pory, to przez ten rok będzie w dalszym ciągu robione, to jest dla Platformy bardzo ważna sprawa, bo jeżeli nie wykorzystają tego roku na dokończenie reform, na dokończenie tego, co zamierzali, jakby Platforma nie spojrzy na społeczeństwo bardziej prospołecznie, to może się okazać, że ten rok nie pomoże w wyborach do parlamentu, w przyszłych wyborach do parlamentu. Pan troszeczkę jakby już teraz jakby w roli komentatora bardziej występuje, ze względu na to, że w Platformie Obywatelskiej już pan przecież nie jest, jest pan tylko w klubie, czyli niejako pan ich tylko wspomaga. Natomiast co pan sądzi o tych wszystkich nazwiskach, które tam się pokazują? No bo Grabarczyk, Schetyna, są to osoby, które już były wcześniej związane z jakimiś różnymi dziwnymi sprawami, które później oczywiście wyjaśniono. Natomiast z czego wynika to, że ciągle te same nazwiska się pojawiają? No jednak chyba są też inne osoby, które mogłyby objąć tak ważne urzędy w państwie, chociaż wiele jest osób nowych w tym nowym rozdaniu. No właśnie, wiele jest osób nowych w tym nowym rozdaniu i powiem tak, to jest bardzo ciekawe rozdanie z tego względu, że jakby patrząc na staż ministerialny, jest to doświadczenie, to jest zestawienie osób doświadczonych z osobami, które debiutują, prawda? Czy ta młodość, która do tego rządu weszła, spowoduje to, że ten rząd będzie bardziej aktywny, czy będzie podejmował szybsze decyzje, czy bardziej prospołeczne? Zobaczymy. Dzisiaj trudno jakby skreślać. Ci ludzie mają wielkie ambicje, ci ludzie chcą naprawdę dla Polski zrobić dobre sprawy i ja bym chciał, żeby tak się stało. Ale ja chcę powiedzieć, że w rządzie jest jedna osoba, która dla Grudziądza zrobiła już bardzo wiele, bo jest pan minister Grabarczyk, który tak naprawdę dał pieniądze na trasę średnicową. To jest to, co pan prezydent mógł tutaj w Grudziądzu z wielkimi spóźnieniami i z wielkimi długami w tej chwili z tego wyszedł, ale mógł przynajmniej to zacząć. Więc myślę, że ja mam bardzo dobre doświadczenia z panem ministrem. Według mnie był ministrem dobrym i myślę, że na nowym stanowisku jako minister sprawiedliwości też będzie się sprawdzał. Jest z naszego regionu pani minister Piotrowska, którą ja znam, pamiętam jako wojewodę, ale znam też jako osobę, która z tej łagodnej twarzy, jaką można widzieć przez w kamerach telewizyjnych, jak nam się pokazuje, potrafi być kobietą, która potrafi tupnąć nogą w podłogę i pokazać ludziom, gdzie jest ich miejsce i w jaki sposób powinni swoje obowiązki realizować. Więc tutaj myślę, że pani Teresa Piotrowska też będzie takim ministrem zauważalnym. Zresztą ja jestem w Komisji Spraw Wewnętrznych i powiem szczerze, że cieszę się, że będę współpracował z ministrem, który jest z mojego regionu, gdzie będę był pan też przez naszego regionu, był w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pan Grzegorz Karpiński, który jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ale teraz już naprawdę mamy kujawsko-pomorską ekipę, jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, prawda? Także myślę, że ja trzymam kciuki, żeby im się udało, bo jeżeli im się uda, to uda się nam wszystkim. Jak pan skomentuje tutaj przejście byłego ministra spraw zagranicznych, pana Sikorskiego, wywoła wojnę, czy będzie godził w tym Sejmie?
jako marszałek, chociaż to jeszcze nie do końca chyba jest, jeszcze kiedy państwo będą głosować, wie pan może? Nie wiem, kiedy będziemy głosować, ale ja powiem tak, to nie jest, to nie zależy od marszałka Sejmu, czy ta wojna będzie, czy nie będzie. To zależy od tego, którzy siedzą w ławach sejmowych. Jeżeli chcą konstruktywnie pracować, to nie będą szukać konfrontacji, nie będą szukać jakby takich spięć, prawda? Nawet jeżeli ktoś będzie te spięcia wywoływał, można przejść koło tych spięć. Ale wyobraża pan sobie na przykład nawet pracę w prezydium między osobami, które do tej pory nazywały siebie mordercami, prawie że takie słowa padały? Tu nikt nie komu łaski nie robi. Politycy bardzo często klepią różnego rodzaju słowa, za które później bardzo, w których bardzo często później żałują, że w ogóle zostały wypowiedziane. Jeżeli pan Sikorski zostanie marszałkiem Sejmu, to musi prowadzić ten Sejm konstruktywnie, bo musi, ustawy muszą powstawać, ustawy, nad ustawami trzeba pracować, ustawy muszą być głosowane, Sejm musi prowadzić swoją działalność. I ta działalność Sejmu jest ponad wszystkie partykularne interesy różnych partyjek. I to jest zadaniem pana ministra, a w przyszłości prawdopodobnie marszałka Sejmu, żeby te partykularne interesy wyeliminować. Najważniejszą sprawą jest praca Sejmu. No to już czas pokaże. Dziękuję. Pewnie, na pewno czas pokaże. Ja jestem dobrego zdania.